Z tej strony Astman, dzisiaj razem z całym Erdencraft pokażemy Wam, co zostało dodane w aktualnej wersji 0.1.3. W pierwszej części filmu skupimy się na nowościach, jakie zostały dodane w tej aktualizacji: o zmianach, ulepszeniach, patchach i bugfixach. W drugiej natomiast części przedstawimy Wam, skąd pobrać projekt oraz jak wgrać go do Waszego Minecrafta. Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, iż jest on na wersji 1.19 lub nowsze. Na niższych nie będzie on działać, ale to nie powinno stanowić dla Was problemu. Nie przedłużając, zapraszamy Was na ten krótki film pokazowo-tutorialowy. Pierwszą, najbardziej widoczną zmianą jest nowy tło menu głównego. Wchodząc do gry, ujrzycie tło przedstawiające kermoren, a dokładnie skwerę tuż obok bramy wjazdowej do siedliszcza. To, co widzicie na ekranie, to dopiero pierwo wstęp do tego, co póki co zbudowaliśmy. Od około miesiąca pracujemy nad wybudowaniem kermoren, a efekty naszej pracy już możecie użyć na mapie, którą możecie pobrać, ale to pokażemy później. W menu zmieniły się także splashe, które przedstawiają obecnie wszystkie osoby zaangażowane, jakie doszły do projektu od ostatniej aktualizacji. Przywrócone zostało logo Minecrafta ze względu na słom jakość poprzedniego loga. Kolejną świetną nowością techniczną jest całkowite spolszczenie paczki tekstur. Od teraz wszystkie nazwy są już w języku polskim, a nie połowicznie w języku angielskim, jak to miało miejsce w ostatniej aktualizacji. Wchodząc na świat pojawicie się tradycyjnie na naszym spałnie Tutaj zaszło bardzo dużo nowości. Przede wszystkim nowa odnoga ścieżki, która prowadzi do mini huba, w którym możecie zdobyć wszystkie dostępne obecnie przedmioty, jakie zostały przez nas dodane. Hub został wybudowany ze względu na to, iż wprowadziliśmy nowy system zdobywania customowych przedmiotów. Od teraz nie wszystkie dodane w teksturpaku przedmioty będą dostępne w ekwipunku w trybie kreatywnym. Aby dostać się do huba, należy skręcić w lewo tuż obok karczmy. Przejdźmy teraz do głównego budynku na spałnie, czyli karczmy mecenarni. Tutaj zostały naprawione dialogi, które wyświetlały się zbyt szybko. Poza tym zostały dodane nowe postacie, Violetta, Młody Jarpacz i Stary Jarpacz. Aby porozmawiać z Młodym i Starym Jarpaczem należy udać się do małego domku na skraju spawna, idąc ścieżką wprowadzącą wprost od karczmy. Przechodząc na górę karczmy do miejsc teleportów zobaczycie, iż został odblokowany nowy portal do Kermoren. Od razu pragniemy uprzedzić, iż nie jest ono jeszcze skończone. Pracujemy obecnie nad skończeniem tylko twierdzy, bez terenu wokół. Spowodowane jest to tym, iż w czasie tworzenia jest obecnie mapa terenu całego kontynentu, znanego nam z Wiedźmina w skali 1 do 1, od Kowiru i Powis po samo są i dalej. Myślimy, iż już po nowym roku będziemy mogli przenieść wszystkie nasze obecne budowle na tamtejszy świat, na którym teren pod Kermoren będzie już gotowy. Wtedy wydamy kolejnego pacza, gdzie będzie już ukończona trzecia oficjalna lokacja w 100%. Na ten moment jednak możecie delektować się częściowo ukończoną już twierdzą. Z innych mniejszych zmian została możliwość powrotu na spawna z każdego miejsca bez konieczności wpisywania komendy kill. Wystarczy, że wyrzucicie z ekwipunku gwiazdę neteru, a automatycznie zostaniecie przyniesieni. Do tekstur packa została dodana tekstura piwa Vernona Rosha. Zostały przywrócone wszystkie stare tekstury mieczy, które zniknęły w imię Mieczy Wiedźmińskich oraz została naprawiona tekstura biblioteczek. Aby pobrać Erdencraft należy dołączyć na nasz serwer Discord, do którego jest link w opisie i przejść na kanał Pobierz. Wchodzimy w pierwszy link i pobieramy. Następnie otwieramy plik i wypakowujemy go na pulpit. W folderze zip mieliśmy trzy pliki, Earthencraft mapa, ErdencraftMapa, ErdencraftTXT i pomoc. Uruchamiamy folder gry i wrzucamy kolejno. Redencraft mapa do folderu saves, Redencraft txt do folderu resource packs, plik pomoc zostaje na pulpicie. W tym pliku znajduje się cała lista nowości, jakie zostały dodane w tej aktualizacji szczegółowo oraz pisemny poradnik jak wgrać mapę i paczkę tekstur do gry. Po wróceniu danych folderów do ścieżki gry wystarczy, że uruchomimy Minecrafta na wersji 1.19. Pamiętajcie, aby zmienić język gry na język polski. Jest to potrzebne, aby nazwy customowych przedmiotów w wyświetlały się prawidłowo. Po wczytaniu paczki tekstur wchodzimy w tryb jednoosobowy i wybieramy mapę Erdencraft. Najważniejsze jest to, aby od razu po wejściu na mapę przejść do menu, wejść w opcję Udostępnij w LAN oraz zezwolić na oszustwa. Jest to potrzebne, aby móc podejmować kwestie dialogowe. I to tyle z poradnika. Jeśli chcecie przejść i skorzystać z kastomowych przedmiotów, musicie iść ścieżką w lewo, a jeśli od razu chcecie zwiedzić nowe miejsca na mapie, musicie udać się do karczmy i iść na poddasze do teleportów. Dziękujemy za uwagę. Oczekujcie następnej aktualizacji na początku nowego roku. Cześć.